Zbigniew Michał Legutko, właściciel Newport Gallery mieszczącej się w Nowym Jorku w sercu polskiej dzielnicy Greenpoint. Specjalnością galerii pana Legutki są aukcje dzieł sztuki polskiej, które od 10 lat skutecznie promują ją na konkurencyjnym rynku nowojorskim. Rodzina mojej, która pochodzi z Nowego Sącza, nie były kultowane sztuki. Nie przypominam sobie, by na ścianach wisiały obrazy. W domu nie było fortepianu. I w sumie moje zainteresowania sztuką, moje zainteresowania malarstwem zaczęły się tutaj i formowały się tutaj w Stanach. Oczywiście zainteresowałem się sztuką polską, jako że była mi najbardziej bliska. I gdzie widziałem duże pole do popisu. Po prostu nikt nie propagował polskiej sztuki w sensie handlowym. Nikt w sumie nie zajmował się poważnie handlem i tworzeniem kolekcji polskiej sztuki w tym kraju. I ja chciałem tego spróbować i uważam, że w dużym stopniu udało mi się. Miałem trochę szczęścia. Był to rok 74 lub 5 bodajże. I pamiętam, jak właśnie pani Jansson przyjechała wtedy Rolls Royce'em do mnie i kupiła no kilkanaście czy kilkadziesiąt obrazów. I te obrazy, sprzedaż tych obrazów umożliwiła mi start. W 78 roku stała się rzecz, której nikt nie przewidział, a mianowicie na aukcji w Nowym Jorku w Sotheby's, było to, pamiętam dokładnie, 12 maja 1978 roku, dwa polskie obrazy XIX-wieczne Alfreda Wierusza Kowalskiego zostały sprzedane, jeden za 75 tysięcy, drugi za niecałe 50. Były to rezultaty, których się nikt nie spodziewał. I zrobiło to wielki przełom, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Po raz pierwszy wielkie galerie amerykańskie i europejskie, wielcy marszandzi, wielcy handlarze dziełami sztuki zwrócili po raz pierwszy uwagę na polskich artystów. Jedną z najbardziej owocnych i w mojej opinii udanych form mojej działalności jako marszand polskiej sztuki tu w Nowym Jorku było zorganizowanie publicznych aukcji polskiej sztuki tu właśnie w Nowym Jorku. Pierwszą taką aukcję zorganizowałem w salach Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku w 80 roku i takich aukcji już w ostatnich 10 latach było 25. Na aukcjach tych sprzedajemy polskie malarstwo XIX-wieczne, XX-wieczne, również współczesne, również starą polską grafikę, mapy, a i ostatnio również stare polskie książki. Po raz pierwszy chyba w historii handlu polską sztuką na Zachodzie stworzyliśmy serię aukcji, publicznych aukcji, na którą każdy może przyjść i każdy może brać w niej udział, gdzie wyłącznie sprzedaje się malarstwo polskie, sztukę polską.
jedną z ciekawszych historii, jaka zdarzyła mi się w mojej karierze jako marszant, jest związana z obrazem Piotra Michałowskiego. Doskonały obraz zatytułowany Głowa Żyda, reprodukowany w każdym podręczniku Michałowski, jeden z najlepszych jego obrazów. Otóż obraz ten kupiłem we Wiedniu, w galerii nieżyjącego już dziś Czesława Bednarczyka, kilkanaście lat temu. Pamiętam, suma była 12 tysięcy dolarów i kupiłem go na polecenie i dla pani Piaseckiej Jansson, która obraz ten widziała z fotografii i która ten obraz chciała nabyć do swojej kolekcji. Otóż kiedy pojechałem, kiedy zapłaciłem i kiedy przywiozłem obraz tutaj do Stanów i przywiozłem go do pani Jansson, ucieszyła się ona bardzo, ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu jej mąż, pan Seward Jansson, wyraził zdecydowany sprzeciw, że obraz mu się ten nie podoba, że obrazu tego absolutnie nie chce u siebie widzieć i że po prostu, żebym sobie ten obraz zabrał. Zaskoczony byłem i ja, zabrałem obraz i proszę mi wiedzieć, że przez półtora roku szukałem nabywcy na ten obraz, kontaktując się z każdym, kto mógłby w ogóle w jakiś sposób pomóc mi. W sumie nie było nikogo, to były lata gdzieś właśnie druga połowa lat 70., który byłby zainteresowany w kupieniu obrazu takiej klasy jak właśnie ten. Po półtora roku poznałem Ewę i Wojtka Fibaków i ten właśnie obraz był jednym z trzech pierwszych obrazów, jakie oni u mnie zakupili. Jest dzisiaj ten obraz w ich zbiorach, jeden z lepszych obrazów w ich zbiorach.